Poszukujemy autorytetów, których... Poszukujemy osoby, która staje się takim naszym motorem, takim napędem w naszym życiu. Osoby, od której chcemy czerpać jak najwięcej, która swoim życiem pokazuje nam pewne wartości. W moim życiu również tak było. Też poszukiwałam, długo szukałam i zastanawiałam się, jak to w moim życiu jest tak naprawdę. I znalazłam taką osobę, którą mogę śmiało powiedzieć, że jest moim jednym z większych autorytetów. Jest właśnie mój dziadek, który się nazywa Franciszek Organek. Przeżył w swoim życiu bardzo wiele trudnych chwil, które za każdym razem, gdy mi opowiada, powodują łzy w moich oczach i staje się wtedy bardziej wrażliwa na to. Urodził się w rodzinie katolickiej, w zagorzałej rodzinie katolickiej. Przyszedł jednak taki moment, kiedy chciał odnaleźć, kiedy znalazł inną wiarę, jakim było właśnie wyznanie nasze. Bardzo mu się to spodobało i chciał przejść na to. Jednak spotkał się ze sprzeciwem swoich rodziców, swojego rodzeństwa. Prześladowali go oni właśnie. Jego ojciec chciał go nawet zabić. Za to właśnie, że odwrócił się od religii katolickiej. I tak mój dziadek z każdym razem głęboko wierzył, że Bóg da mu siłę. I tak też się właśnie stało. Też poświęcił się, przyjął żonę w prawdzie i założył rodzinę. Tutaj znowu pojawiła się kolejna trudność. Zmarło im jedno dziecko. Ale jednak dalej wierzyli w Boga. Dalej mu się oddawali i pokładali swoją ufność w Nim. Kiedy byłam małą dziewczynką, przyjeżdżałam do mojego dziadka na wakacje. Bardzo się z tego cieszyłam, lubiłam to. Jednak nadszedł taki moment, kiedy zaczął tracić wzrok. Kiedy pogarszało się to, niestety nie pamiętam tego bardzo dobrze. Pamiętam tylko, że zawsze dziadek się pytał, jak wyglądam i był zachwycony, jak tak urosłam. Kiedy lekarze mówili, może jednak jego wzrok może nie widzieć, zaczął uczyć się tekstów biblijnych na pamięć, zaczął uczyć się tekstów z manny, zaczął chłonąć to, co poświęcało swojego życia, co było jego największą siłą i co pokochał najbardziej w swoim całym życiu. Za każdym razem, gdy do niego przyjeżdżam, z nim rozmawiam i gdy czytam tekst manny, a on zna i nie mogę przeczytać do końca wersetu, bo nie do końca go rozumiem, on dalej mi go dyktuje z pamięci. Minęło od czasu, kiedy stracił wzrok, spory czas. I on dalej to pamięta. Z każdym razem zdumiewa mnie to, a zarazem wprawia pewne zakłopotanie, gdyż ja, taka młoda, moja pamięć powinna być taka dobra. Jednak pamiętam tylko kilka wersetów, a on praktycznie całą mannę i bardzo dużo rozdziałów, wiele psalmów. Chcę się od niego tego uczyć. Chcę, tak jak on, należeć do Pana Boga, to właśnie w sumie też dzięki jego rozmowom, dzięki temu, że czas poświęcony, kiedy przyjeżdżałam do niego, poświęcaliśmy na czytanie Biblii i zastanawianiu się nad różnymi sprawami duchowymi, wprawiły mnie w to, że zaczęłam zastanawiać się nad istotą Pana Boga. I zaczęłam myśleć o tym, by też się poświęcić, co też się uczyniło. Podziwiam też mojego dziadka za to, że gdy moja babcia zmarła niespełna 2 lata temu, on przyjął to ze spokojem, gdyż wiedział, że to był ten czas,
i że Bóg czuwa nad nim i będzie. I że choć najbliższa osoba mu odeszła, jednak ma inne. Ma rodzinę, ma bliską rodzinę, jak też braci i sióstr. I z tego jestem dumna, że potrafią wszystko przyjąć ze stoickim spokojem, z wiarą, pokorą. Choćby największe trudności były, on jednak wie, że Bóg jest. I tego mnie uczy. I tego chciałabym się uczyć. Ponieważ kocham Go. I tak samo chciałam kochać Boga.